Ponownie jesteśmy w naszej kuchni z panem Dariuszem Krajewskim, kucharzem z hotelu Campanile. Tu widzę, że panie Darku, zaczyna pan już, to jest chyba omlet. Tak, dokładnie. Ale tak. Zanim do omletu, to widzę tutaj logo akcji Kocham Jeść, w której pan uczestniczy. Gdyby pan krótko powiedział widzom, na czym polega akcja Kocham Jeść i o co chodzi? To jest to akcja jakby dolnośląska. Biorę w niej udział jako jeden z wielu kucharzy na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu i propagujemy jakby kuchnię dolnośląską. Reklamujemy ją, rozpowszechniamy i wprowadzamy dania kuchni dolnośląskiej. A czy można powiedzieć, na czym, co jest jak gdyby specyfiką naszej kuchni dolnośląskiej? Czy na przykład w pana wykonaniu, co jest takim potrawą? Czy w ogóle istnieje coś takiego jak kuchnia dolnośląska? Jest kilka, kilka dań kuchni dolnośląskiej, nie ma konkretnie sprecyzowanych, jakie to są dania. Staramy się wracać do starych przepisów, wyszukujemy je, no i składamy je. Jest to na przykład mąka orkiszowa, która kiedyś była używana. Później była wycofana, raczej wycofana, no była zapomniana. No i teraz wracamy do takich rzeczy, wracamy do dziczyzny, której było kiedyś. Ale mąki orkiszowej robimy, mówi pan o chlebie czy o ciastach? I mówimy o chlebie, i mówimy o ciastach, i mówimy o naleśnikach, które teraz będę robił właśnie na mące orkiszowej. Korzystając z okazji, no i tak jak mówię, jest wiele produktów, które jakby kiedyś zostały zapomniane. Wspomniał pan o dziczyźnie, tak? Tak, że była dziczyzna często używana, ptactwo głównie dzikie. Bażanty, kuropatwy, no i staramy się do tego wracać. Wiadomo, dostępność tych produktów różnie z nim bywa. No, tak jak mówię, jest dużo przepisów takich, ale warto odświeżyć i przypomnieć, że to może się pojawić na polskich stołach. Pyszne ryby mamy, pstrągi, ze stawów mielickich mamy dużo ryb. Jest to teren chroniony UNESCO, także polecam bardzo serdecznie. A teraz wracając do, będzie omlet i mówił pan, że co jeszcze później? Będzie omlet i robię na mące orkiszowej, robię naleśniki z dynią jeszcze. Skorzystam z okazji, że czyli to będą naleśniki na słodko, czy bardziej to będą takie wytrawne? Bardziej wytrawne naleśniki. I z czym one będą podane? Bo ta, one czy ta będą, dynia będzie? Będzie dynia w formie w naleśniku, czyli w cieście. I tak samo będzie dynia pieczona w środku, jako farsz. A dynia to jest teraz takie jesienne, dynia to modne, jest właśnie, dokładnie. Warzywo. Tudzież owoc. Dokładnie. Do pana Darka jeszcze wrócimy pod koniec programu i zobaczymy, co dla nas przygotował. I oczywiście spróbujemy każdego z tych dań. A teraz przechodzimy do pani Klaudii. Tak, no bo jak już spróbujemy tych wszystkich doskonałych specyfików, to trzeba poćwiczyć. A dziś dla nas ćwiczy pani Klaudia Kurzej z AFK Studio Treningu Personalnego. Witamy ponownie. Pani Klaudio, to będzie trzeci zestaw ćwiczeń, także chyba tak, ponownie tak. W poziomie, jak widzę, tak? Tak, tak. Przygotuję to na materacu. Połączę ćwiczenia na pośladki z ćwiczeniami na mięśnie brzucha. I tutaj też wspomnę, że te zajęcia, jeżeli ktoś chciałby współpracować albo właśnie, indywidualnie, to spotkać? Fitness Academy. Jeżeli chodzi o zajęcia, to Fitness Academy Marino. A jeżeli chodzi o indywidualny trening, to tak jak w studio AFK, tak jak wspomnieliśmy. No dobra, to zacznę od treningu. Tak, proszę ćwiczyć, my będziemy się przyglądać. Dobrze. To teraz z leżenia na plecach, tyłem. Brzuch, nogi ugięte w podporze, nogi na szerokość bioder, plecy wyprostowane. I teraz zaczynamy od tego, że wypychamy miednicę, napinamy pośladki i wracamy. Z wydechem góra i wdech. Wydech i wdech. Dodajemy teraz wariant pulsacyjny na 3 i wracamy. Obciążenie tutaj można dodatkowo dać na pięty. Wtedy bardziej będą angażowane mięśnie pośladkowe. Zawsze kolanka kierujemy na zewnątrz i staramy się całkowicie nie odkładać pośladków na matę. Z wydechem. Dobrze, przejdziemy do kolejnego ćwiczenia. Tutaj połączę ćwiczenie na pośladki z ćwiczeniem na brzuch. Noga wyprostowana, zacznę od, może lewa strona będzie lepiej widać. Pięta do sufitu, ręce wyprostowane. Zaczynamy od tego, że najpierw kierujemy palce do stóp. Hop, napinamy mięśnie z wydechem, wracamy i pośladki góra. I wydech. I wracamy. I tą sekwencję ćwiczeń wykonujemy na dwie strony. Prawa, lewa. Najlepiej
3 serie po 15 powtórzeń. Można na koniec dodać ostatnie 5 powtórzenia. Wariant puls na 3, tak samo brzuch. Z wydechem wracamy wdech i wydech. Pośladki na 3. Dobrze. Ok, przejdziemy sobie teraz do siadu prostego. Noga jedna ugięta, druga wyprostowana. Plecy jak najbliżej, klatka piersiowa do kolana, tak żeby plecy były proste. I teraz ruch izolowany. Pracujemy nad wysmukleniem nóg, czyli czworogłowych udań przede wszystkim. I z wydechem hop, góra, wydech, pracujemy. Staramy się tutaj nie odkładać nogi na ziemi. I tak samo z 15 powtórzeń. Prawa, lewa strona, plecy cały czas proste. I można wykonać to ćwiczenie na zmianę z ćwiczeniem na brzuch. Tutaj zrobimy twist, czyli odchylamy sylwetkę, plecy proste, brzuch napięty, ręce złączone, łokieć kierujemy jak najdalej w dół, wydech. I druga strona, raz prawa, raz lewa, z wydechem.